Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym vlogu z cyklu Moja Szafa. Nie będę ukrywać, nagrywam ciągiem tego samego dnia, którego poprzednią część jestem tak samo ubrana, ale żeby Wam się nie znużyło, poprawiłam tutaj trochę inaczej włosy, założyłam sobie za uszy, zmieniłam kolczyki, tak żeby, wiecie, coś się działo, było coś nowego. I zaczynamy co? Z kolejną częścią mojej szafy. W poprzednim vlogu omówiliśmy to górne piętro, tam u góry, które jest, swetry, bluzki, dżinsy, a tym razem weźmiemy na tapetę pięterko środkowe, czyli sweterki, narzuty, sukienki, spódniczki i spodnie. Także zainteresowanych tematami ciuchowymi zapraszam serdecznie na kolejny vlog. Mojego kota z kolei bardzo uprasza się, aby nie chodził mi tutaj pod statywem i nie zrzucił czasem za chwilę kamery. Buniu? Bunio, nie powinieneś spać czasem? Wiecie, ja mam w tym momencie kamerę ustawioną na takim wąskim kwietniku i na nim jeszcze jest statyw, tak żeby tutaj cokolwiek było widać. I wystarczy jeden bardziej gwałtowny ruch i to wszystko może skończyć na podłodze. Dobra, musimy sobie to z Buniem wyjaśnić. Zobaczcie, tak w ogóle właśnie to jest Buniu. Natomiast Buniu nie przebara za trzymaniem na rękach. I ewidentnie widać, chociaż się szafą bardziej interesuje, ale jego to zawsze stresuje. W ogóle nie ma się pojęcia, jaki on jest ciężki. Ten kot waży dobrze ponad 7 kilo i jest niestety za gruby. Taka jest prawda. Ty jeszcze tam na górę się czaisz? Jeszcze tam cię nie było? Tam nie ma kociego futra? Co? Nie poszedłbyś spać jednak? Futerko ty moje. Już nie ma specjalnego. O, widzicie? Dobra, kot idzie na dół, dobra? Uwaga, uwaga, uwaga! No, dobra, to był taki przerywnik, jeśli chodzi o vlog z szafy. Buniu chyba udał się do innej kryjówki, więc statyw jest bezpieczny. My wracamy w takim razie do tematu tego vloga. Ubrania, moje ubrania. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz na tym vlogu, to zapraszam, żeby się jednak zapoznać z tym vlogiem numer 1 z mojej szafy, albo nawet z jeszcze wszystkimi poprzednimi, które tutaj były, bo to jest taki cykl, bo tam jest geneza, skąd w ogóle wziął się pomysł na to i trochę o moim stylu, moim podejściu do zakupów, a w tym vlogu to już pozwolę sobie przejść do bezpośredniego omówienia zawartości tej szafy. Także zaczynamy od mojej lewej strony. Rzecz, która w tej szafie już była i w poprzednich vlogach się przewijała, a mianowicie, nie mogę tego za bardzo tutaj odwieszać, a widzicie, nie przygotowałam się, no. Czarna narzutka, nie, to po prostu wygląda źle. Czekajcie, będzie trzeba albo, może zrobimy tak, tak. Ach, to nagrywanie na spontanie, ale powiem Wam, że jak próbuję się przygotowywać do nagrywania tych filmów, nawet kiedyś próbowałam sobie tworzyć scenariusze, to po prostu... No nie, no u mnie to się nie sprawdza. Jedno, że nie mogę się jakoś zebrać w harmonogramie, a drugie, że jak nagrywam ze scenariuszem, to mi się to potem wydaje takie sztuczne, a tak jak do Was jakoś mówię na bieżąco, to lepiej się w tym wszystkim czuję, a przecież ja też powinnam mieć z tego jakąś frajdę. No i znowu mówię nie na temat. No dobra, wracając do szafy, nie mogę dzisiaj sama z siebie. Czarna narzutka z Zary. Zara kolejny raz, jak widzicie, się pojawia w mojej szafie. Bardzo, bardzo klasyczna, ona jest tutaj surowo wykończona na rękawach. Fajna, wiecie co, to jest taki bardzo, bardzo basicowy ciuch. Nawet jej jakoś ostatnio nie nosiłam, natomiast to jest akurat ubranie, którego ja bym się z mojej szafy nie pozbyła. Z tej racji, że co by tutaj na siebie nie ubrać, to zawsze coś takiego można narzucić. To się przydaje, przydaje się latem na chłodniejsze wieczory i przydaje się na jesień, żeby na jakieś tam nawet sobie narzucić bluzkę z długim rękawem, tak? Bardzo neutralna rzecz w szafie i nie wiem, lubię, tak noszę jakoś takimi falami, albo mniej, albo bardziej, natomiast można to sobie tam różnie stylizować, jak to się ładnie mówi, tak można by ją zebrać po prostu paskiem i też będzie zupełnie inaczej wyglądała, albo po prostu narzucić, a ewentualnie nawet może robić z jakichś szlafroczek na wyjeździe, jak będzie potrzeba i tym podobne, także akurat jedna z takich faktycznie bazowych rzeczy w mojej szafie, której się myślę, że nie pozbędę. Kolejna rzecz to jest, jak widzicie, moja szafa nie jest specjalnie funkcjonalna, natomiast o tym się przekonałam dopiero po tym, jak ona się tutaj pojawiła właśnie, że te dłuższe rzeczy mi się nie mieszczą. To powinno być zrobione trochę inaczej, tak? Powinien być właśnie wydzielony wieszak na takie długie rzeczy do samego dołu, a nie tak jak u mnie jest ścięte właśnie kolejnym tutaj takim panelem i po prostu to się nie mieści. Ale no to już w nowym domu zrobimy troszkę inaczej.
Słuchajcie, sweterek, znowu z Kosa. Widzicie, że Kos jest akurat jedną z marek dominujących w mojej szafie, którą sobie bardzo cenię. 32 mohair, 32 poliamid, 30 wełna i 6 elastan. Klasyczne słowo klucz w mojej szafie. Szary swetr, długi, taki praktycznie do kolan. Jejku, bardzo przydatny. Powiem Wam, że naprawdę jesienią, zimą, teraz jeszcze, tak, mamy już wiosnę, noszę go naprawdę regularnie. No, on się sprawdza, tak jak w przypadku tej poprzedniej narzuty, tak? Praktycznie do wszystkiego. Tym bardziej jeszcze, że to jest taki właśnie bardzo bazowy fason, bazowy kolor. I do spodni, i do spódnicy to sobie narzucicie. Jejku, to latem to myślę, że nawet właśnie jak będzie też bardziej chłodny wieczór, to spokojnie do krótkich spodenek, tak? Nie wiem, krótkie jeansowe spodenki, biała koszulka i na to można sobie na wieczór po prostu narzucić taki sweterek. Ogromnie lubię takie rzeczy właśnie w szafie, tak? Które można wykorzystywać na wiele sposobów, a drugie, które można nosić przez cały rok. To jest akurat też dla mnie atut właśnie ubrań, że one nie leżą w szafie przez 6 miesięcy, tylko jestem je w stanie tak przy różnych okazjach, czy latem, czy zimą, w zależności od tego, co tam jeszcze na sobie będę miała, wykorzystywać. No i jak jesteśmy przy takich rozpinanych sweterkach, jeszcze jeden sweterek z Massimo, taki kremowy, rękawek 3/4 podwijany, też nie zapinany, po prostu luźno z kieszeniami. Tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o skład, ten skład jest bardzo, bardzo mieszany. Zaraz Wam powiem, co my mamy. 11 poliamid, 9 wełna, 9 mohair, to jest 29, a gdzie reszta? Do tego jest wiskoza, do tego jest poliester, do tego jest akryl, przepraszam, i do tego jest jeszcze bawełna, cała paleta tkani. Natomiast teraz powiem Wam tak, ten sweterek pojawił się u mnie w szafie jako pierwszy, w sensie był jeszcze przed tym swetrem z Kosa. Jak ja właśnie szukałam takiego wełnianego, no rozpinanego tak swetra, który można po prostu na siebie narzucić. I z perspektywy czasu powiem Wam jedno, nie jestem zadowolona z tego zakupu. I to było duże rozczarowanie, jeśli chodzi o Massimo. A bardzo markę Massimo lubię i mam ubrania w swojej szafie od nich akurat. Zresztą przy okazji poprzedniego vloga pojawiały się tutaj, teraz też jeszcze Massimo będzie. I generalnie z marki jako takiej jestem zadowolona, z ich fasonów, z ich kolorów, z jakości. Co do zasady, naprawdę byłam zawsze bardzo zadowolona, natomiast to jest wyjątek od reguły, bo ten swetr nie był tani. Ja Wam teraz nie podam dokładnie ceny, bo on był kupiony 2 czy 3 lata temu już, natomiast ja pamiętam okoliczności jego zakupu, bo byliśmy wtedy z Pawłem w sklepie, ja się bardzo na ten sweterek uparłam i tak dalej, więc wiecie, tam była taka rozmowa, którą pamiętam do dzisiaj. Na pewno kosztował ponad 400 zł. To nie jest mało, zwłaszcza, że skład tego swetra wcale nie jest rewelacyjny, tak? Mówiliśmy, że 500 zł kosztował kaszmirowy sweterek, a tutaj mamy ten skład tak mieszany, taki prawie 400, więc wiem, to było drogo i nie był warty tej ceny, nie był warty. Spójrzcie, w ogóle mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, jak ten sweterek jest skulkowany. Oczywiście, to można sobie oczyścić, ja go sobie oczyszczę, tak? Mam teraz przecież golarkę do ubrań, którą Wam tutaj pokazywałam. Natomiast to nie o to chodzi, bo jeżeli już się wydaje te kilkaset złotych, można wydać. Ja zawsze chodzę z założenia, że naprawdę, że za daną rzecz można wydać więcej pieniędzy, tylko ona musi być warta tych pieniędzy. Jeżeli ja na przykład za ten kaszmir dałam sobie te 5 stówek, tam jest taki kaszmirowy ten sweterek, okej, okay. Tylko że z tym swetrem się nic nie dzieje. To był swetr taki jeden, tutaj też jest szary przecież kaszmirowy, który ja nosiłam praktycznie, no może nie codziennie, ale bardzo, bardzo często, który nie ma po prostu żadnych znamion użytkowania. A ten wcale tak często noszony nie był, jest po prostu skulkowany niemiłosiernie. Ja go sobie oczyszczę, natomiast powiem Wam, że on się zrobił trochę takim swetrem domowym, że ja go zakładam bardziej chodząc po domu. Mimo tego, że te kuleczki już się starałam raz nawet tak ręcznie ściągać, to gdzieś w środku już człowiek ma poczucie, że to ubranie jest takie niepełnowartościowe, ja się w nim nie czuję tak fajnie, żeby wychodzić na ulicę. I tak jakoś druga sprawa jeszcze, o czym akurat wspomnę, a propos takich praktycznych zakupów. Zobaczcie. To miał być gruby swetr na zimę, na narzucenia na coś. Tylko to jest rękawek 3/4. Więc jeżeli ma nam być ciepło i chcemy się nim opatulić, no to z założenia lepiej jednak, żeby ten rękaw był dłuższy. A tutaj już, tak, no muszę mieć pod spodem coś na długi rękaw, tak, no bo inaczej będzie za chłodno, więc to będzie wystawało. Ale to jest jeszcze najmniejszy problem, tak. Natomiast nie założę pod to żadnej bluzki z krótkim rękawem przy chłodniejszych dniach, bo tymi rękawami po prostu będzie zawiewało. Więc on jest taki, wiecie, no fajne, ale nie do końca praktyczne, a poza tym akurat w przypadku tego egzemplarza to Massimo mnie bardzo, ale to bardzo rozczarowało, bo uważam, że za tą cenę to ten skład, no ale to dobra, zapłaciłaś, więc sama jesteś sobie winna, ale drugie właśnie jak on się zachował, a wcale nie był eksploatowany tak bardzo, bardzo często,
to jest słabiutkie, więc no nie, akurat z tego zakupu zadowolona nie jestem i tego swetra bym nie polecała. Natomiast tak jak mówię, on już jest sprzed kilku lat, więc pewnie nie do dostania. Nowa rzecz z kolei, która się teraz pojawiła w mojej szafie, nad którą się jeszcze zastanawiam, stąd widzicie, jest metka, narzutka marki Mojito. I teraz tak, ja z Mojito chyba nic więcej, a nie, mam jedną bluzeczkę, o, mam w szafie jeszcze jedną bluzkę z marki z Mojito, bo to nie jest mój sklep pierwszego wyboru, ja akurat do Mojito nie wchodzę, widzicie, u mnie te marki się powtarzają, tak, jeżeli ja jakiś sklep lubię, to akurat do tego sklepu zawsze chodzę, także do Mojito to tak raczej sporadycznie, no staram się kupować te rzeczy jakoś lepsze gatunkowo, tak, wydać trochę więcej, ale żeby to był lepszy gatunek, żeby one mi dłużej po prostu służyły. Aczkolwiek widzicie, Mojito w przypadku bluzki, która się tutaj pojawi, będzie takim miłym zaskoczeniem, bo to jest bluzka, którą mam kilka lat, kupioną za grosze w Mojito, a nadal wygląda super. I w poszukiwaniu narzutki zbłądziłam niechcący do Mojito właśnie i ta mi się rzuciła w oczy. No bo słuchajcie, to jest taka narzuta, u dołu ma jeszcze frędzle, kupiona z myślą na lato. Na lato, że jeżeli ubiorę krótkie spodenki i jakąś bluzeczkę, to ta narzutka jest na tyle długa, że ukryje moje nogi. Wiecie, taka kobieca logika, tak? Że zakładam krótkie spodenki, ale jednocześnie coś na to, żeby ukryć nogi. No, w tym szaleństwie jest metoda. Natomiast ja nie ukrywam, że się jeszcze nad nią zastanawiam. No właśnie, wracając do tych krótkich spodenek, bo ja wcale tak często nie noszę krótkich spodenek. I zastanawiam się, czy po prostu bym się bez niej nie obyła. Czy jeżeli ja te krótkie spodenki założę 4-5 razy latem, bo częściej chodzę po prostu w spódnicach, bo się w nich lepiej czuję, tak mam taką swoją długość i, no i jest mi w niej po prostu dobrze. Więc pytanie, no jeżeli już mi się zdarzy te spodenki ubrać, to czy to nie jest trochę za mało, tak, żeby kupować do nich dodatkową rzecz? Właśnie rzecz, którą będę nosiła po prostu do spodenek. Wiecie, znaczy pewnie do długich spodni też można by ubrać, oczywiście, że tak, tylko nie wiem, na ten moment jakoś nie mam specjalnego pomysłu, jak to można by połączyć jeszcze z czymś, co mam w szafie. I niestety właśnie obawiam się, żeby to się nie skończyło tak, że to będzie rzecz, której nie będzie do czego nosić, a ilość ewentualnych zastosowań będzie tak sporadyczna, że szkoda, żeby to leżało w szafie. Ona, ile ona kosztowała? 119. No wiecie, dużo i niedużo. No to jest zawsze stówka, która może zostać w portfelu, bo którą można wydać na coś innego. Stąd ja mam jeszcze tą narzutkę z metką i zastanowię się nad nią. Mówię, pomyślę, bo ona jest ładna, ona jest taka fajna, w takim stylu boho. To nawet ładnie na mnie wygląda i bardzo mi się właśnie w tym zestawieniu ze spodenkami podobało. No ale no, pytanie właśnie, jak ja często te spodenki będę nosiła i czy będzie to po prostu później do czego ubrać. Bo powiem Wam, że jakoś tak jak próbowałam do sukienek, no bo można by generalnie ubrać na wszystko, tak? No ale jak spróbowałam z sukienkami, no nie, jakoś tak wydawało się, że to jest po prostu od czapy. No ja to widziałam właśnie do tych spodenek, ale zastanowię się jeszcze, nie wiem. Dlatego widzicie, ona jeszcze wisi z metką, ja tej metki nie oderwałam. No bo jeżeli bym jednak zmieniła zdanie, no to żeby zawsze można było oddać, a ona jest jeszcze w tym terminie, kiedy jeszcze zwrot może być zrealizowany. No dobra, słuchajcie, skończyły się narzutki i sweterki i przechodzimy do sukienek. Ja mam je ułożone porami roku i kolorami, tak jak Wam wspomniałam, więc idąc od tej strony trafimy na najciemniejszą sukienkę w porze roku zimowej, bo one są odsunięte w tym momencie na koniec, skoro jest ciepło. I to jest, słuchajcie, wełniana sukienka z Kosa. Widzieliście ją na pewno w poprzednich vlogach dotyczących właśnie mojej szafy. Taki duży, wykładany golf. Sukienka idealna, ona może również robić za tunikę. I wiecie, kolejny raz się sprawdza marka Kos akurat w moim przypadku. Setka wełny, idealna. Ja ją nosiłam tak, wiecie, luzem, taka oversize'owa. Ja się wtedy śmiałam, że w niej można sobie swobodnie jeść, bo nic nie widać, bo jest taka oversize'owa, więc jeżeli brzuszek tutaj nagle urośnie, to się nic nie stanie, ciąża spożywcza i te sprawy. Można sobie ją po prostu zebrać paskiem i będzie wyglądała zupełnie inaczej. Można ją nosić do właśnie rajstop jako sukienkę, można ją nosić do leggingsów, a można ją nosić nawet do jeansów i też będzie wyglądała fajnie. Bardzo dobry zakup. Nie pamiętam, ile już kosztowała, bo to jest akurat rzecz, która jest w tej szafie już kilka lat i z której jestem bardzo, bardzo zadowolona. I druga, bardzo podobna sukienka, kupiona po tej czarnej. To wtedy jak kupiłam tą czarną i ona tak super mi się sprawdzała, to stwierdziłam, że fajnie by było mieć jeszcze jedną jakąś na zmianę, być może w jakimś właśnie innym, trochę żywszym kolorze. I wtedy pojawiła się ta zgniło-zielona sukienka i to jest marka Massimo ponownie. I słuchajcie, widzicie, tu jeśli chodzi o Massimo, jest wszystko super. To jest wełna.
I może to ja po prostu popełniłam błąd, kupując tą narzutkę, że kupiłam coś, co jest zwyczajnie słabe, jeżeli chodzi o skład. I stąd później nie byłam z tego zadowolona. Bo samej marce, tak jak mówię, nie mam nic do zarzucenia, chętnie u nich kupuję, chodzę tam dalej. I kupiłam chociażby też właśnie tą sukienkę i nosi się tak samo super. To jest generalnie ten sam motyw, który przy tej czarnej sukience z Kosa. Tylko no tutaj mamy taki malutki, tak, ten golfik. Natomiast to też jest wełna, też może być właśnie noszona luzem, tak jako taka oversize'owa. Może być zebrana paskiem, na nią naprawdę można mieć przeróżne sposoby. To są właśnie rzeczy, które ja lubię, tak, takie uniwersalne, z którymi można różnie pokombinować i które sobie w tej szafie mogą wisieć latami, co się tam nie zmieni, jakie buty nie będą modne, jakie paski, wzorki, to zawsze można sobie, nie wiem, o, rozmawialiśmy o panterce osobno, można sobie tutaj pasek z panterką po prostu dołożyć, tak, i już będzie wyglądała zupełnie inaczej niż chociażby puszczona zwyczajnie oversize'owo. No po prostu jest z czym kombinować, mamy taką bazę. No i jeśli chodzi o sukienki, to te dwie właśnie, ta czarna z Kosa i ta zielona z Massimo, to są moje dwie takie zimowe, typowe zimowe sukienki, tak? No one są wełniane, tego z racji no składu nie ubierzemy już później. I tutaj wchodzimy w sekcję sukienek wiosenno-letnich. I na ten przykład, idąc kolorami, teraz najciemniejsze, jak widzicie na końcu, czarna, prosta sukienka z marki Risk Made in Warsaw. To jest model t-shirtówka, bardzo, bardzo polecam. Ja jeszcze miałam tą sukienkę w czerwieni, już jej nie mam w tym momencie. Miałam czerwoną i miałam właśnie czarną, natomiast stwierdziłam, że ja tą czerwoną właśnie tak rzadko zakładam, że szkoda, żeby to wisiało w szafie, właśnie było ubrane parę razy, to stwierdziłam, że ja już wolę, to jest właśnie moja metoda. Wolę sprzedać, zwłaszcza, że ubrania z Riska, z takich właśnie bardziej popularnych marek, jesteście w stanie później sprzedać dalej, tak? Jest drugie życie tych ubrań. Więc ja czerwoną po prostu sprzedałam, a za to pamiętam tam co było, to ja sobie wtedy kupuję coś innego, tak? Zresztą to bardzo często u mnie, o, no i znowu zrobię przerywnik. U mnie bardzo często tak wygląda, jeżeli chodzi o ubrania, że jeżeli ja już coś nowego sobie kupuję, to staram się, żeby coś z tej szafy też wyszło, żeby to nie było tak, że tylko ciągle coś o niej wchodzi, ale też wychodzi. Więc jak się pojawia coś nowego, to ja robię tak zwany przegląd szafy i decyduję, czy faktycznie wszystko, co mam, nadal noszę i nadal jest mi potrzebne. No i często się okazuje, że wcale nie, tak? Jakich rzeczy można się pozbyć. I często okazuje się, że no mam marki, które się cieszą zainteresowaniem, tak? I jestem w stanie je sprzedać i część pieniędzy, które za nie dałam, odzyskać. Oczywiście odpowiednio mniejsze. Natomiast jeżeli już kupiłam coś nowego, a coś sprzedałam, no to zawsze część tych pieniędzy... Przepraszam. Za szybko mówię czasami. Część tych pieniędzy jestem w stanie odzyskać, więc to mi pomniejsza niejako kwotę zakupu tej nowej rzeczy. Taka jest moja metoda. Także czerwoną sprzedałam, czarną ze mną została. Ona ma, słuchajcie, tutaj kieszenie nawet. Bardzo prosty model, bardzo fajna na lato, mimo czerni, słuchajcie, ona jest cieniutka, ją się bardzo wygodnie nosiło. Lubię, fajnie wyglądała i właśnie z jakimiś narzutkami, jak było trzeba. I też można było sobie tu paskiem gdzieś zebrać, z kurtką jeansową po prostu. Czarna sukienka i do tego niebieska katana. I super. Jeśli chodzi o czarne sukienki, to jeszcze jest u mnie w szafie taki model z marki Mango. Mango akurat też bardzo, bardzo lubię. Ostatnio u niej kupuję trochę mniej, ale faktycznie te ubrania jeszcze są. Nie wiem tutaj, na ile ją widać. Taka lekko oversize'owa, to jest, nie wiem, czy XS-ka, czy S-ka, XS-ka. A widzicie, jest taka dość spora. Sukienka do połowy łydki. Bo ja się fajnie czuję w takich sukienkach za kolano jednak, tak? I tu jest właśnie kolejna taka z paskiem do przewiązania. Bardzo, bardzo prosta. To jest sukienka, którą myślę, że chyba częściej będę nosiła jednak wiosną. Ja tą sukienkę zabrałam ze sobą, pamiętam, do Singapuru i niestety było mi w niej trochę za ciepło. I myślę, że nawet nie chodzi o kolor czarny, ale to, że ten materiał jest po prostu trochę za gruby na jakieś większe upały. Natomiast fajnie się nosi, bardzo ładnie się układa. Ona nie ma żadnych rozcięć, więc nic nam latem nie podwiewa, tak latem czy na wiosnę, no w zależności jak byśmy nosiły. Także ja się w niej bardzo fajnie czuję, chociaż o teraz, w takim czasie, jak jesteśmy w maju, na początku maja, przy tej pogodzie, którą obecnie mamy, to ja sobie właśnie często tą sukienkę zakładam. Tak, to jest dla mnie idealna pora. Na nią też można zarzucić po prostu katanę jeansową i będzie bardzo, bardzo fajnie. I w podobnym stylu właśnie jest... A nie, to czekajcie, to będzie dalej. Dobra, to nie będę mieszała, to idźmy po kolei. To jest sukienka z marki And Other Stories. Kupiona w zeszłym roku na wiosnę i na lato. Taka w motylki. To są motylki, jak coś. Pod szyją dość wysoko, taka trochę japonka. I też jest, jeśli chodzi o długość za kolano, lekko rozkroszowana. I teraz tak, jeśli chodzi o tą sukienkę, to też mam trochę mieszane uczucia, bo nie była tania. And Other Stories nie jest tani, przynajmniej poza wyprzedażami, a ona była kupowana w cenie regularnej.
jest fajna. Ja nie mogę powiedzieć, że ta sukienka fajna nie jest. Uważam, że wyglądam w niej dobrze. Fajne takie rozkloszowane rękawki, bardzo taka dziewczęca, kobieca. Fajny efekt robi, też nie ma żadnych rozcięć, więc tutaj nic nie podwiewa. Ten materiał jest taki cieniutki. Natomiast tak, jeśli chodzi o minusy, takie detale. Z tyłu jest zapinana na zamek i na dwa guziczki. Słuchajcie, te tutaj zapięcia są tak wąziutkie, że ja po prostu kiedyś ją... zresztą nawet materiał już z tych guziczków schodzi. Te guziczki będą w końcu do wymiany, albo trzeba by te pętelki poprawić i zaszyć po prostu na nowo trochę dłuższe. One są po prostu za wąskie. Naprawdę nie jestem w stanie sama sobie rozpiąć sukienki. I no to jest detal, dobra, można sobie z tym poradzić, no ale jeżeli już zaczyna Wam się niszczyć guziczek, to to jest trochę słabe. Druga sprawa, to jest cieniutka sukienka, na krótki rękaw, taka na cieplejsze dni, a jest tu bardzo wysoko zapinana. Może być i nie może być, natomiast nie jest to moja sukienka pierwszego wyboru. Ja wolę, że jak już jest ciepło, to żeby tutaj tak chociaż leciutko coś było odkryte, czy ten dekolt był w sterek. Fajnie się w niej czuję, nie powiem, że nie, ale tak jak patrzę z perspektywy czasu, to patrząc na to, że ona najtańsza nie była, to ja jej nazbyt często nie noszę i no nie sięgam po niej w pierwszej kolejności, tak? Więc myślę, że jakbym jej nie miała, to też by nie było wielkiego dramatu, a mogłam sobie tam oszczędzić kilkaset złotych. Kolejna sukienka, która jest u mnie w szafie, to jest sukienka, ona chyba z 2 lata będzie miała. To jest sukienka marki H&M, w takie białe, nie wiem, fasolki, coś tutaj sobie jest. Bardzo taki klasyczny, kobiecy fason, jeden z moich ulubionych dekoltów w serek. Tu jest przekładana i ja mam ją podpiętą agrafką właśnie, bo ten biust niestety tutaj nazbyt by wychodził, bo ona by była luźno aż do pasa. Też długość za kolano, rozkloszowana, elastyczna. I teraz tak, jeszcze jest paseczek. Długość idealna. Kolor świetny. Nic nie prześwituje, nie jest cała czarna, więc to nie jest tak, że latem ubierzecie coś czarnego. Sama tkanina przewiewna, nie ma rozcięć, więc specjalnie nie podwiewa. Bardzo kobiecy fason uważam. Bardzo kobiecy fason uważam i ja się w niej fajnie czuję. Tutaj ma sobie takie krótkie rękawki, więc tak jak ja zawsze Wam mówię, one mi tutaj fajnie równoważą proporcje sylwetki, no i wydawałoby się, że wszystko jest super. Natomiast powiem Wam tak, ja mam, jeśli chodzi o tą sukienkę, takie rzuty. Tak jak wspomniałam, ja raz chcę ją sprzedać, raz ją zostawiam, raz się czuję w niej fajnie, a raz wręcz odwrotnie. To znaczy, bywa tak, że ją zakładam i czuję się w niej mega kobieco, bo uważam właśnie, że to jest kobiecy fason, że ona tak fajnie zawiewa na wietrze, że wygląda naprawdę uroczo też z kataną jeansową. Bardzo lubię właśnie sukienki z kataną jeansową zestawiać. Ale są momenty, jak ją ubieram i tak jak na nią patrzę, że ona mi się wydaje taka staroświecka i taka zwykła. No, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, dlatego że ja mam świadomość innym razem z kolei, że ona jest fajna, więc to tak nie wiem, od czego to zależy. Może jak się po prostu zapatrzę na jakieś tam fasony innych sukienek i później stwierdzam, że akurat z tą jest coś nie tak. No nie wiem, tak nam właśnie czasami, czasami nie po drodze, no ale mimo wszystko cały czas w tej mojej szafie trwa, więc jednak coś mnie z nią trzyma. No, to tak zależy. To jest po prostu sukienka, do której ja muszę mieć nastrój. O, może w ten sposób. No i okej, słuchajcie, jeśli chodzi o kolejną sukienkę, trochę się zastanawiałam, czy ją tutaj pokazywać. Ale dobra, czekajcie, może ja ją sobie wyjmę. To jest sukienka marki Risk Made in Warsaw. Może podpowiecie, o. W kolorze jogurtowym. To jest jedna z tych nowości, które teraz pojawiły się na wiosnę. Chyba model Masz Wiadomość? Nie jestem teraz pewna, żebym nie skłamała. Widzicie, mam ją jeszcze z papierową metką, natomiast tutaj termin na oddanie już minął, a chciałam ją oddać, okazało się, że już jest po terminie, teraz została i w sumie nie wiem do końca, co z nią zrobić. Teraz tak, jeśli chodzi w ogóle o ten fason, może najpierw ją zaprezentuję, ona ma tutaj kieszonki, myślę, że dziewczyny, no fanki Riska, no to znacie ten model, tak? To jest model, który się przewija już od dłuższego czasu w kolekcji marki, tylko tam się zmieniają te kolory. Ja ją kupiłam z myślą o weselu, nie swoim. Kupiłam ją z myślą, żeby ją ubrać jako gość na wesele. No i teraz się zastanawiam, no bo wiecie, no z jednej strony tak, no fajny taki kolor, wesele jest latem. Ładny kolor, ładny fason, całkiem fajnie w niej wyglądam. Pomyślałam, żeby ją zostawić właśnie z takimi szpilkami nude, nude, że to by bardzo ładnie wyglądało. Mam pomysł na torebkę do niej.
Tylko nie wiem, bo... No i dobra, żeby znowu wytłumaczyć, o co mi chodzi. Ja te sukienki, ten model, nieraz widywałam na zdjęciach właśnie, że były wykorzystywane na weselach. Mało tego, widziałam panny młode w tych sukienkach nawet, bo ona też występowała w takim ładnym, delikatnym, żółtym kolorze i uważam, że była świetna dla panny młodej i znów mi się bardzo na kimś podoba, ale później oglądam fotki, gdzie widzę takie bardziej strojne sukienki na wesele, tak patrzę, czasami się ubiera cekiny i tym podobne, albo więcej takich tiuli trochę, żeby tu się coś działo. I zaczynam się zastanawiać, czy ona faktycznie na wesele pasuje. Moja mamusia, pozdrawiam mama, pewnie to oglądasz, powiedziała, że na wesele niekoniecznie. Że to tak bardziej właśnie na lato, bo to jest taka letnia sukienka. No bo wiecie, jak kupowałam tę sukienkę, to takie też było trochę założenie, bo no jak już opowiadam o tej szafie, zdążyliście się trochę zorientować, jakie jest moje podejście do ciuchów. No to ja nie lubię takich ciuchów na jedną okazję, tak? No że kupię sukienkę na wesele, która, a nie chodzę za często na wesela, która mi potem będzie wisiała w tej szafie przez kolejne 2 lata, zanim znowu gdzieś na wesele pójdę, bo ja nie mam problemu z tym, żeby ubrać 2 razy tą samą sukienkę. No i nie wiem, to dla mnie taki no zbędny ciuch w szafie. No nie lubię takich ubrań na okazję. Jakoś mi to trochę przeszkadza, tak, że coś mi w tej szafie wisi niewykorzystywane. Jeżeli już kupuję, wydaję pieniądze, to ja lubię po prostu właśnie później tą rzecz eksploatować. Chociaż zdaję sobie sprawę właśnie, że czasami są takie zakupy po prostu okazjonalne, no których się nie da nosić na co dzień. No ale wymyśliłam sobie tak, że jeżeli już będę gościem na tym weselu, jakaś sukienka jest mi potrzebna, bo na poprzednim weselu byłam tak dawno, że zdążyłam już sprzedać poprzednią sukienkę i żadnej nie mam, która by się nadawała. No to pomyślałam, że może kupić taką sukienkę, którą jeszcze będę w stanie później nosić, na przykład właśnie latem. Ale później stwierdziłam, że ja niekoniecznie ją latem będę nosiła, że jednak, no wiecie, lubię trochę, chyba trochę inne. Później mnie tknęło, że tak jak Wam wspominałam, a propos Riska, że ich ubranie akurat zawsze można po prostu w drugim rzucie jeszcze sprzedać. Tak, to są osoby, które za mniejszą kwotę są skłonne je odkupić, więc może to by było jakieś rozwiązanie, bo jeżeli no, ubiorę ją raz, tak, nic jej się nie stanie, sprzedam, oczywiście no, mniej pieniędzy za nią dostanę niż zapłaciłam, natomiast no, część kwoty odzyskam, więc wyjdzie to niejako, jak to by było takie wypożyczenie. No i nie wiem, waham się trochę, waham. No kolor wydaje mi się, że na lato jest ok. Fason no nie jest zły, ona jest tutaj, wiecie, taka tańcząca sobie do połowy łydki. Ze szpilkami to naprawdę bardzo fajnie wygląda i mam taką białą torebeczkę malutką właśnie z takimi tam cekinkami. Myślałam, że może by po prostu jakoś ładnie zarządzić włosami, może dać też jakąś taką bardziej ozdobną opaskę, wiecie, w sensie też, żeby coś się zadziało, bo ta sukienka jest bardzo prosta, tu się nic nie dzieje. Natomiast pomyślałam właśnie, że jeżeli by była torebka z cekinami, że jeżeli ubrałabym jakiś ładny łańcuszek, tak, i może byłaby właśnie opaska na włosy, tutaj coś by się przy niej trochę więcej działo, jakieś świecidełka może były, no to żeby ona by faktycznie mogła wyglądać tak bardziej wyjściowo. Także no, nie wiem, zastanawiam się jeszcze, możecie podpowiedzieć. Chociaż myślę, że pewnie głosy się rozłożą pół na pół, to tak jak u mnie w rodzinie mama, która mówi, że niekoniecznie ja, która ją kupiłam właśnie na wesele. No i słuchajcie, jak już jesteśmy przy Risk Made in Warsaw, sukienka kupiona zeszłego lata, nie pamiętam niestety jak ten model się nazywa, czerwona, więc jest moc, dłuższa jak zwykle do połowy łydki. Ona ma tutaj te guziczki takie, wiecie, fałszywe, nie? Tutaj nie ma żadnego rozcięcia. One są tylko tak dla efektu wizualnego, więc nic się tutaj na biuście nie rozchodzi, nic się na brzuchu też rozchodzić nie będzie. Jest przekładana w pasie paseczkiem i ma jeszcze do tego kieszenie, co akurat mi się bardzo sprawdza, bo wiecie, ja często jak staję, to tak szukam, żeby sobie tutaj gdzieś móc tą rękę schować, no i na cieniutkich ramionczkach. Faktycznie nosiłam zeszłego lata, nie była to sukienka pierwszego wyboru, bo uważam, że tak jak kiedyś nosiłam czerwień częściej, teraz widujecie właśnie u mnie takie bardziej stonowane kolory, ja chyba na czerwień po prostu też muszę mieć dzień. Tak jak kilka dni temu ubrałam właśnie też czerwoną bluzeczkę z Riska i super się w niej czułam, tak no bywają dni, kiedy po prostu nie, no jakoś jest nazbyt energetyczna, nazbyt rzucająca się w oczy, czasem jest tak, że człowiek chce się ukryć, no i ja co do zasady czuję się jakoś lepiej w tych takich bazowych kolorach, natomiast lubię bardzo, faktycznie są takie dni, kiedy czerwień mi jakoś tam wpada do głowy i dobrze się w niej czuję, stąd faktycznie ją nosiłam, jeszcze wiecie, ona przy opalonej skórze, tak ja szybko dość łapię słońce, niestety, naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądała, na Instagramie pamiętam, mam takie zdjęcia właśnie w tej sukience.